bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Bardzo się cieszę z zapowiedzi subwencji na przedszkolaków. To jest coś, czego samorządy oczekują od bardzo dawna, ale też chciałbym wskazać na to, że ta subwencja powinna dotyczyć również podmioty prowadzące prywatne przedszkola. Taka subwencja przepraszam, na miejsce dotacji, która jest dzisiaj udzielana z budżetu gminy dla prywatnych przedszkoli, powinna być właśnie subwencja uzależniona od tej subwencji w przedszkolach publicznych. To by nam rozwiązało mnóstwo problemów, ale przede wszystkim te ogromne patologie i wypaczenia. Jeżeli mówimy dzisiaj o naprawie systemu i naprawie finansów i naprawie państwa, tak jak słyszałem tutaj z Państwa wypowiedzi, to musimy zwrócić uwagę swoje oczy przede wszystkim tam, gdzie te nieprawidłowości cały czas występują. Ogromne nieprawidłowości występują i wypaczenia, to wprost można tak nazwać, występują przy rozliczaniu dotacji dla prywatnych przedszkoli. Tak było od wielu lat, tak jest również i dzisiaj. Jeżeli i szkół, no ale ja skupię się na przedszkolach, ze szkołami nie mam złego doświadczenia, więc skupię się na przedszkolach. Jeżeli dzisiaj jedno z prywatnych przedszkoli w moim mieście po rozliczeniu dotacji przedstawia mi rachunki, że z dotacji publicznych pieniędzy gminnych wydatkowało ponad 500 000 zł w ciągu roku na pensję dla prowadzącego przedszkole, to ja się zastanawiam, gdzie w tym wszystkim jest sens i logika. I to jest wszystko w świetle prawa. Co więcej, taka osoba nie odprowadza składek od tego wynagrodzenia. I dlatego tak wykazuje, bo to jest system, który pozwala nam ominąć ale to jest system, który dzisiaj obowiązuje w państwie. Finansuje coś innego. Tak więc, jeżeli my mamy w tym momencie 500 000 zł, i ja też do pana wojewody się zwracam z apelem, bo tak jak pan wojewoda doskonale wie, to przedszkole jest prowadzone przez żonę jednego z radnych w Rady Miasta. Ja się zwracałem o wygaszenie mandatu i o przyjrzenie się tej sprawie. To jest sytuacja kuriozalna. Wynagrodzenie osoby prowadzącej przedszkole wielokrotnie przewyższa wynagrodzenie wójta, burmistrza, czyli organu prowadzącego kilkanaście czy kilkadziesiąt szkół i placówek w całym swojej gminie. To jest tam przewyższa wojewodę. Wojewodę i premier. Wielokrotnie premier. Niektórych wójtów małych gmin przewyższa wynagrodzenie wojewody. Czy ministra, czy wiceministra. Ale to jest jeszcze też tam w zasadzie publicznych pieniędzy. Panie burmistrzu, kwestia, nie łączmy polityki, bo pan teraz wszedł tutaj w politykę. To nie jest polityka, to są pieniądze. Nie, to jest polityka, dlatego że pan dokładnie wie, że pan uderzy tam w kogoś, a system jest zupełnie inny, bo każdy z nas, jeżeli ma pewne rzeczy zrobić, to jeżeli są takie możliwości, to zamiast przedstawiać rachunki na coś, od czego ma tam zapłacić pewne podatki, a ma możliwość uzyskania pensji nieopodatkowanej, to biorę to w podatki, a za to kupuję na paragon, nie uwidaczniam tych wydatków w ogóle, jakie są. I to na tym rzecz polega, bo skoro jest to dopuszczone, no to każdy w granicach prawa wykaże te dochody, a ja mogę do tego przedszkola ze swojej pensji dokładać. Mogę, mam prawo, bo to jest moje czy mojej żony przedszkole, mam prawo dzieciom kupić cukierku więcej, dzieciom coś zakupić, mam prawo takie? Mam prawo, bo to są moje pieniądze i każdy z nas ma prawo wyjąć sobie i sobie rozdać. Sam założy przedszkole. I tutaj nie mówmy nie o politycznej, ale nie mówmy na przykładach. No tak, ale druga sprawa. No ja wiem, ale nie uprawiajmy polityki, bo tak jest. Ale gdzie jest tu polityki? Jesteśmy od polityki, oczywiście, że tak, wszyscy jesteśmy polityczni, tylko kwestia nie, jest. Absolutnie. Tylko kwestia jest, no każdy ma jakieś tam swoje preferencje i poglądy, prawda? Pomoc samorządom w utrzymaniu przedszkoli to jest dobra wola państwa, ponieważ to zadanie nie jest zadaniem państwa, to zadanie jest zadaniem gmin. Niekoniecznie. Mamy szkoły racjonalne. Jeżeli ja bym mógł to spać, to to do pana przyczynić,
bo jakby ja nie, nie pan wojewoda tutaj, przepraszam, bo wywołałem trochę się pana wojewody. Sprawy, a nie związki, a nie nauczyciele. Nie ma konkurencyjności na rynku. Ale tak naprawdę, bo... Pozwólcie skończyć. Jakby mógł skończyć, bo ja, pan dyrektor mówił o tej subwencji i ja dlatego do tego tylko nawiązałem. To jest bardzo dobry pomysł. Nawet ograniczając kwestie dotyczące dochodów gminy, tak, my, czy zadań, ja nie wiem jak w kwestii zadań, jeżeli chodzi o przedszkola, bo rzeczywiście tak jak pan wojewoda powiedział, to jest oczywista racja, to jest nasze zadanie gminne, jeżeli chodzi o przedszkola własne. Natomiast jeżeli tak by miał się zmienić ten system finansowania przedszkoli, że byłaby subwencja, to kosztem naszych środków gminnych obcięcia, myślę, że zyskałoby to aprobatę korporacji samorządowych i wszystkich, dlatego że my mamy dosyć rozliczania prywatnych podmiotów. I to mówimy przy każdej okazji, bo tutaj jest tak niejasne prawo i to jest, my jesteśmy po kolejnych zmianach, które nadal mają w sobie luki i dziury. Tego się chyba nie da dobrze napisać. Najlepiej jest ten system wyrzucić i stworzyć zupełnie nowy. I ja tutaj zgłaszam też ten postulat do pani marszałek, żeby zmienić ten system, widząc te patologie, ale mówiąc o tym przykładzie, który też tutaj powiedziałem, jeżeli mówimy o naprawie prawa państwa, wprowadźmy w krąg systemów antykorupcyjnych również takie ograniczenia dla osób zasiadających w jednostkach stanowiących gmin, powiaty, aby nie było możliwości łączenia mandatu radnego z tym, że radny czy małżonek wykonuje zadania związane z wielomilionowymi dotacjami. Bo to jest chore i zawsze będzie budziło jakieś wątpliwości. Oczywiście nie mówię, już abstrahując od tej konkretnej sytuacji, nie mówię o tym, żeby to działało wstecz, żeby było wygaszanie mandatów, ale na przyszłość można by było o tym pomyśleć i się zastanowić. Tak? Po co nam te niejasności? Po co nam te konflikty interesów w jednostkach samorządowych? Uradziła gminna rada wodociągi poza... Dać. Zaromowa jest o wkładach, chcą z człowieka zrobić dziada. Myśleć więc się trza na łopak, dryn moiś bez mój ogródek. Nie powstanie łopca stopa na tym, com se zdobył z trudem. Mnie tam żura w rychtwy starco, na co mi publiczne zdroje. Nieważne czyje, co je, ważne to je, co je moje. Tak się zakończyły boje, bo nieważne czyje, co je, ważne to je, co je moje. Jak trza będzie to, jak w raju, babie, ziobro, tyżby, troje, bo nieważne czyje, co je, ważne to je, co je, moje. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać?